19. Ruszamy. Mikrofony gotowe? Tak, ja jestem gotowy. Czy czyta i... Kamery gotowe? Gotowy. Gość gotowy? Zawsze. No i redaktor też, to możemy zaczynać. Fabryczna 19. Uwaga, Błaszczak, skup się. Marta Bejnar Bejnarowicz. Pięć lat ciężkiej pracy. Udało się. Cześć Marta, piąteczka. Cześć. No, jak się masz, Marto? Bardzo dobrze. Dobrze dostałam wyglądasz. Tutaj dobrej herbaty. Takie zielone. Lidzia zawsze dobrą robi. Świetnie wyglądasz. Dziękuję, bez kokieterii. Ty też bardzo dobrze wyglądasz. Tak, jesteś z dnia na dzień coraz młodszy. Tak mi mów, tak mi dobrze. Okej. Nie, bo ty sobie myślisz, to znaczy wy kobiety sobie myślicie, że komplementy to tylko powinny być dla kobiet. A to nie jest prawda. My faceci też lubimy otrzymywać komplementy. Czasami. A w twoim przypadku nawet prawda jest zawsze. Marto, troszkę jestem zaniepokojony. Tak? Dlatego co pozwoliłem cię niepokoi? Sobie zadzwonić do ciebie i zaprosić cię do najlepszego programu w tym mieście. Na świecie. Zostaniemy na mieście. Dobra. Obawiam się, że coś, pani Marto, pani z tonu spuściła. Troszkę pani za mało. Jakbyś się wypaliła. Się nagadałaś. Poczekajcie, ja powtórzę, co Marta powiedziała. Nie, to było pani takie niewerbalne. Przypomnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą. Tak. Marta to jest ta osoba, która zamieszała w tym mieście strasznie mocno. Ale nie wszyscy to pamiętają, warto o tym przypomnieć. No. Wójcickiego wymyśliłaś, potem się strasznie z nim pokłóciłaś. Nieprawda. Ostatnio ponoć między wami jest lepiej, tak słyszałem. Tak. Tak? No, to rozmawiamy. No. Wybaczyłaś mu? Ojej, ja mam za krótką pamięć. Podobno, żeby być szczęśliwym, trzeba mieć dobre zdrowie i złą pamięć. Ja tak mam. Okej, to było zbyt trudne, żebym to zrozumiał. A co o Alinę słychać Czyżewskiej? Alina w tej chwili jest pracownikiem już etatowym w Watchdog Polska w Warszawie i tam się realizuje. Od niedawna się... To twoja przyjaciółka? Tak, ze szkolnej ławki. Macie cały czas kontakt ze sobą? No pewnie. Pozdrów Alinę ode mnie. Dziękuję bardzo. Alina, pozdrawiam cię. Gdy Alina była w Gorzowie, więcej się działo, wiesz, jakieś pytania szły do miasta, Wójcicki się musiał tłumaczyć, a teraz takie nudy, wiesz. Tak? Tobie się już nie chce, Aliny nie ma. Kto te miasto ma pilnować? Co? Wszystko na mojej głowie? Ty powiedz mi, nie śmiej się ze mnie. Chciałam jakiś wstrzelić się, żeby coś Marta, powiedzieć, ale nie nadążę. Byłaś na Sikorskiego ostatnio? Tak. Ty widziałaś te lampy, jakie tam są? Nie, lampy nie wpadły mi w oko. W którym miejscu? Przy katedrze. No. Od katedry do Urzędu Miejskiego, tam gdzie ma być deptak. No, to przez deptak jeszcze nie przechodziłam, tam jakiś miesiąc tam przechodziłam. Są takie małe lampy, no, że normalnie, wiesz co, na strychu by mogły takie lampy być, albo w piwnicy. A, to czasami pozory. Ja cię bardzo proszę. A na kwadracie też są małe lampy, a nie, jest bardzo jasno. Przestań, na kwadracie to jest skrajność w drugą stronę. Tak, ja cię bardzo proszę. Marta, ja na ciebie głosowałem, ja od ciebie żądam i wymagam. Tak. Ty się tymi lampami bardzo cię proszę. Ale co zajmij ci boli w tych nimi lampach, że coś no są za małe? No bo za słabo świecą. A w nocy widziałeś, jak tak świecą? Aha, i za słabo. Tak, no dobrze. Po prostu jest taki mrok, że... A tam jeszcze te roboty, to ja wiesz, przychodzę przez to, tyle, co idę. No taka historia, wiesz? No. Nie, zainteresujesz się? Proszę. Oczywiście, no jak najbardziej. No taka dobrze jest rola radnego, że ma przekazywać prezydentowi informacje od mieszkańców. I taka jest rola najlepszego pana redaktora, który uprzejmie prosi o sprawdzanie ważnych rzeczy miejskich. Tam na Sikorskiego już też zgłaszałam wcześniej, bo jeden pan mi zwrócił uwagę, że nie ma tych wypustek przy przejściach dla pieszych i też się okazało, że będą. Porozmawiajmy, Marto, o inwestycjach miejskich, bo ty w tych tematach czujesz się bardzo mocno. Dzieje się bardzo dużo i to jest dobra wiadomość. A złych wiadomości jest chyba niestety więcej. Terminy. Jak oceniasz wszystko, ale postaraj się tak w miarę obiektywnie, bez politycznych jakichś koligacji. Jak oceniasz to, co dzieje się w naszym ukochanym mieście? To znaczy jest kilka rzeczy, które mi się podobają, które wspieram, tak? Bo to, niemożliwe. Coś ci się podoba? Tak, podoba mi się, że miasto przystąpiło do procesu prototypowania, czyli sprawdzania różnych rozwiązań przed wykonaniem remontu. Mówię o ulicy Wełniany Rynek.
bo dotychczas było tak, że zapadała decyzja, że tak i tak ma być, był projekt, realizacja i dopiero potem się przekonywaliśmy, czy to ma sens. Taka sytuacja jest przy deptaku, bo deptak tak zrobiliśmy. Zapadła decyzja, projekt został wykonany i teraz jest realizacja i zobaczymy, jak to będzie, tak? Na zasadzie takiej, że tak na dobrą sprawę to nie wiadomo. A te parkingi tam będą, czy nie będzie tych parkingów tam? W centrum miasta generalnie nie powinno być parkingów, bo pod centrum miasta to nie jest parking, tak? No, większość tych osób na potrzeby remontu, czy tego prototypowania wełnianego rynku były robione badania i z tych badań wynika, że większość użytkowników w tej przestrzeni to są piesi, a samochodami jeżdżą tam i przyjeżdżają i stawiają na cały dzień głównie przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy tam prowadzą biznesy. Kolejny termin, jeśli chodzi o Sikorskiego, tym razem firma, która jest głównym wykonawcą, mówi, że marzec to jest ten okres, kiedy Sikorskiego... Kiedy marzą, że zrobią. Myślisz, że ten termin jest zagrożony? No ja dzisiaj jak jechałam tutaj, to widziałam pana Sienkowskiego, który tam wchodził w wykopy na Sikorskiego, więc zawsze jak pana Sienkowskiego widzę, to wiem, że to się boję o terminy. Wiem, że to nie jest dobry znak, pomimo całej mojej sympatii do gorzowskich archeologów. No, a może być problem. Marto, twój projekt, za który prawie życie oddałaś, czyli miejskie rowery, nie udało się. To nie był mój projekt. Mówiłaś, że rowery miejskie. To znaczy, ja ściągnęłam tutaj kilka chyba, ostatecznie było rozmów z różnymi firmami, które oferują usługę roweru miejskiego i z każdym, ale to było już na początku poprzedniej kadencji, to już stara sprawa. I z każdą z tych firm rozmowa się kończyła na tym, że miasto musiałoby naprawdę dużo dopłacić, żeby te rowery były transportowane z centrum na Górki, czyli na Sikorskie, Staszica i na Górczyn. Mhm. Bo wiadomo, że ruch byłby taki, że ludzie by chętnie zjeżdżali w dół, ale pod górę już nikt by nie pedałował. I tam... co, nie będziemy mieli tych rowerów? No na dzień dzisiejszy chyba nie. Ale wolałabym, żeby zamiast roweru miejskiego było więcej inwestycji w ścieżki rowerowe w centrum. Bo one, dużo jest skomunikowanych rowerowo dróg na osiedlu, ale... Ale mówiłaś, że tylko w dół można zjeżdżać, bo wtedy jest fajnie. No dlatego mówię, że w dół wszyscy by zjeżdżali, a potem miasto musiałoby zapłacić za przetransportowanie samochodem już pod górę tych rowerów. I stąd jakby chyba ta decyzja. Duże miasta typu Gdańsk, Warszawa odchodzą od rowerów miejskich, bo okazuje się, że to jest bardzo wyparte kosztowne. Są przez hulajnogi, nie? Mm-hmm. U nas też mogłyby być hulajnogi. Ja byłam na kilku spotkaniach w szkołach, bo mieliśmy taki program robiony razem z Wyższą Szkołą Biznesu, gdzie radni chodzili na zajęcia do szkół i opowiadali o tym, czym się zajmuje Rada Miasta. Tam trochę reklamowali Młodzieżową Radę Miasta jeszcze przed tymi wyborami do młodzieżówki i tam większość uczniów zgłaszała jednak takie tematy, jak komunikacja miejska i brak miasta. Poczekaj, i brak hulajnóg, bo dla nich to jest bardzo... Poczekaj, ale ten paluszek. Poczekaj, no czekam, no. Komunikacja miejska, czyli zła siatka połączeń i dojazdówki w postaci hulajnóg elektrycznych. Bardzo by im się marzyły, a jak my inwestujemy, chcemy zainwestować w to, żeby miasto było dla młodych, to uważam, że powinniśmy ściągnąć tutaj operatora hulajnóg elektrycznych. Tak mówię. Mhm. No, ja wolę hulajnogi niż rowery, bo... Jeździłeś taką hulajnogą? Próbowałem, ale SKS, wiesz, wychodzi. Nie jest lekko. No nie, znaczy dla młodych jak najbardziej, nie? No wiadomo, że to pewien tam jest target wiekowy. A propos Rady Miasta. Tak. O Radzie bym chciał porozmawiać, ale o tym za chwilę, dobrze? Przerwa króciutka i zaraz wracamy. Fabryczna 19. Miło jest dzisiaj, sympatycznie. Nawet cię mocno nie atakuje, nie? W drugiej części to zmienię, obiecuję. Dobrze, dobrze. Fabryczna 19, zaraz wracamy. Marta Bejnar-Bejnarowicz i Roman Błaszczak. Wracamy za chwilę. Jesteśmy znowu, Fabryczna 19. O Radzie Miasta mieliśmy rozmawiać, no bo pani radna, no to o Radzie Zapraszam. Miasta trzeba porozmawiać. To jest twoja trzecia kadencja. Druga. Wróć, ja to wytnę, poczekaj, bo widzę na durnia. To jest twoja druga kadencja. Tak, jak zwykle masz rację. Druga kadencja. Jak ten czas z tobą powoli leci? Ja już myślałem, że trzecia. Druga kadencja. Plus minus rok ta rada funkcjonuje. Mhm. Jak oceniasz tą radę, porównując jej do poprzedniej? No dla mnie jest trudniejsza, bo jest mniej radnych w moim klubie, więc mam jakby ja więcej obowiązków. A kogo to wina? Moja. No tak. I jeszcze raz, kogo to wina? Moja. A dlaczego?
co zepsułaś? A, to nie wiem, chyba nie dałoby się tego zrobić inaczej, mi się wydaje. Wydawało się, że połączenie, ale na pewno jakby się dało, połączenie to... dwóch takich petard, czy jak młodzież teraz woli powiedzieć, kozaków, czyli Marta Bejnar-Bejnarowicz i Jerzy Synowiec. Wow, przecież wy mówiliście 13 radnych spokojnie, a tu zaledwie trójeczka. Mhm, no. Trochę nas dopadła polityka ogólnokrajowa, bo jednak była, no, jak to się mówi, walec antypisowski, tak? Ludzie wołają, pies tutaj chodzi. Sofik, chodź, chodź. Mów. Będziesz popularny. To jest Kamila Piesek. O. Tofiko, tak. Grzeczny. Daj mu kawy, będziesz? Żeby się trochę rozchuśtał. Nie, gdzie psu kawę? Nie? Psu się kawy nie daje. No. Mów. No i tak. I ludzie głosowali chyba na Platformę, czy w ogóle na Koalicję Obywatelską, żeby zmniejszyć trochę siłę PiSu i tak nam się dostało rikoszetem. Kilku nowych ale też radnych. Duże było poparcie jednak obecnego i wtedy ówczesnego prezydenta Jacka Wójcickiego i jego klub też przecież, no, to pogrom. No, bardzo tak, duże. Bardzo dobrze. Bardzo, no, ale bardzo kilku dobrze fajnych, czy bardzo duże? Niedużo, a dobrze w aspekcie chciałam pochwalić właśnie kilku radnych od prezydenta, Oskara Serpinę i Tomka Manikowskiego. No, naprawdę ty? Są, tak, mam, opowiadaj. Bo są ze mną w komisji skargi jeden wniosków. Jeden i drugi byli u mnie w programie, tak. Tak. Młodzi, fajni, aktywni. Tak, Tomek zresztą został nagrodzony ostatnio jako społecznik roku i ja bardzo go podziwiam i szanuję za jego pracę, bo to jest ciężka robota. On pracuje Serpina, z osobami wykluczonymi. A Serpina wykluczonymi. To jest najładniejsza radna, nie? No. Nie. Przepraszam, ale przystojniak, nie? Musisz przyznać. No tak, no mogłabym być chyba jego matką, jakbym się uparła. Nie przesadzaj, Marta. No, cieszę się, że on ma chęci się dowiadywać wielu rzeczy. Lat? 40. No to przestań. No, Oskar ma z 25 przynajmniej. No. To gdzie matką? Pozdrawiamy Oskara. Ale to są aktywni radni według ciebie. Tak, no, pracują ze mną w komisji, w tej, której jestem przewodniczącą i cały czas Sofik są bardzo aktywni i dużo nie? I się do pana, już. Próbują się zawsze dowiedzieć, już wielu rzeczy uczestniczą i też jakby mogę liczyć na ich pomoc. Także fajnie, dobrze są. A kto z tych radnych, którzy są... Według ciebie jest najmniej aktywny. Śmiało. Jezu, nie wiem. No poza ostatnio tobą. Się, poza ostatnio tobą, się bo złapałam, wiemy, zdziadziałaś. No. Ostatnio się złapałam na tym, że jeden pan do mnie zadzwonił i mówi, no tutaj dzwoniłem też w tej sprawie do takiego radnego, już nie powiem nazwiska, i tak miałam pierwszą myśl, że on chyba już nie jest radnym, tak mi się wydaje. A potem sprawdziłam w internecie i jest radnym. O kim mówisz? nie powiem. Powiedz. Nie powiem. To nie wytnę. Nie. Ja ci... Ale są tacy radni, których nie widać, no. Szkoda, bo to są przedstawiciele mieszkańców jednak, nie? Gdyby byli 25 osób, które pracowało. Klubu, tylko powiedz. Oj, na najlepsze. Czego? Czyli z twojego. O Kochanowskim mówisz? Nie, no to... No nie, Kochanowski jest fajny. No w każdym razie są tacy radni, których ja bym tam chętnie zaktywizowała, trochę bym no ich włączyła do pracy. No to o kim mówisz? Proszę, konkretnie, no. Następne pytanie. Nie masz więcej pytań? Przygotowałaś nie mam. Się? No mam. To kończymy. Dziękujemy Jacy bardzo. Jacy radni są słabi według ciebie do ale wykopania? Ale to nie moje. Radni podlegają ocenie tylko raz w swojej kadencji, przy wyborach. Takie jest prawo. I mieszkańcy stwierdzą, kto według nich jest najlepszy, a kto według nich jest najgorszy. No dobrze, o ostatnich wyborach porozmawiamy. Tych parlamentarnych? Mhm. A czemu nie? Bo ja naprawdę to chciałbym poznać twoje poglądy, wiesz? Bo ja na przykład jestem za PiS-em. A ja ci powiem tak. Cieszę się, że będą regulacje do antyplastikowe w Gorzowie, bo zgłosiłam uchwałę, ale pan prezydent postanowił... O dużej polityce chce, Martus, ja teraz z tobą mówię, porozmawiać, zaprosił, a nie o jakichś popierdółkach. Ja teraz mówię. No. I pan jeszcze będziesz mi tu program ustawiać. I pan ty prezydent... Już w tej radzie to tam próbowałaś fikać. I tu u Błaszczaka jeszcze na Fabrycznej? Cisza, jeszcze palec tu. Cisza i spokój. Przepraszam. I pan prezydent wprowadza regulacje z mojej uchwały zarządzeniem. Tak. I nie będzie już gadżetów na przykład plastikowych w mieście, nie będzie butelek plastikowych. Naprawdę? Już są, tak. To wyjątkowa tak. Kwestia. I fajnie, że jest to prototypowanie. To co sądzisz na temat ostatnich wyborów parlamentarnych? I powiem ci jeszcze, że zgłosiłam taki pomysł, taką interpelację, żeby zrobić otwarty konkurs na dyrektora Inneco. Ty popierałaś Annę Synowiec do Senatu? Ja w ogóle Anię Synowiec popieram, bo uważam, że to jest rozsądna kobieta i znam jej intencje i wiem, o co jej chodzi. Skoro razem w klubie z Synowcem, to nawet by nie wypadało. Zaskoczenie, ten wynik pana senatora Komarnickiego? No. Znaczy ja chciałam, żeby Ania wygrała.
Się nagadałaś. Miałam takie marzenie. Ale jest jak jest. Dlaczego, dobrze, że ten Senat ma teraz taki układ. Dlaczego Synowcowa nie wygrała? Popełniła jakieś błędy? Nie, wydaje mi się, że nie. Że jednak tutaj też zagrało to, że wyborcy wiedzieli, że to jest jednak walka między PiS-em a opozycją i chyba ocenili, że pan Komarnicki miał największe szanse i tak poszło. Podobnie jak z panem Wójcickim. A tobie bliżej do PiS-u czy do opozycji? Naprawdę zadajesz mi to pytanie? No, czemu nie? Mi jest, nie najbliżej, mi jest najbliżej do Gorzowa. Okej, ale ja bym chciał poznać twoje poglądy polityczne. Centrowe. Czyli jednak za PiS-em. No, nie bardzo chyba. Nie? No prowokuję ci, żebyś ty to powiedziała. Ja na przykład jestem za PiS-em, bo ja zawsze kibicuję tym, którzy wygrywają, wiesz? Ci, co przegrywają, mnie nie interesują. Po co? Dlatego mówisz każdemu, że na niego głosowałeś. Bardzo ale, dobry ruch. Ale wiesz co, powiem ci tak, bo ja tak naprawdę na wszystkim musiał głosować, ale się nie da. Natomiast jeśli chodzi o ciebie, to naprawdę ja na ciebie głosowałem. Dziękuję bardzo. Poczekaj, w jakim okręgu jesteś? W twoim, musisz powiedzieć. Poważnie. No, ja my, tak, no, w twoim. Tak. Dobrze, Marto, mam takie pytanie, wiesz co, na koniec... A co ty na to, żeby w Inneko był, na stanowisko szefa Inneko był otwarty konkurs? To będziemy szli w tym kierunku, że teraz goście będą zadawać Włoszczakowi pytania. Nie, no chciałam skonsultować z tobą swój pomysł. Wiesz co, gdybym był taki mądry, to pewnie bym kandydował do rady, a że nie mam takiej wiedzy, to nie będę się na ten ale temat myślisz, że to fajnie by było zrobić taki wiem, konkurs? Wiem, że prezes Czyżewski już nie jest prezesem, że został odwołany. Do chyba końca, zrezygnował. Czy zrezygnował. I że teraz pani Monika jest tam pełniąca, ale chyba nie chce być prezesem. Nie wiem. Ja też tak mówię z małym znakiem zapytania. No, no a jaka jest procedura? No pewnie trzeba wybrać no może, nowego. No tak, ale może wybrać prezydent z grona swoich znajomych, a co, może zrobić co, otwarty chcesz konkurs. Tam pracować? Ja nie, chciałabym, żebyś, wiesz, wsparł mnie w mojej idei, żeby zrobić otwarty konkurs taki ogólnopolski. Niech się zgłoszą najlepsi specjaliści, wybierzemy spośród najlepszych. A co, Wójcickich sam chce wybrać? Nie wiem, tylko ja tak ty z taką wiesz, inicjatywą. I ty myślisz, że Błaszczaka... Ale jak ty takie... na mnie głosowałeś, to ja według ustawy mam obowiązek mieć z tobą kontakt i z tobą konsultować swoje decyzje. Ustawy. O samorządzie. A święta przygotowane już w domu? A Wigilię będę miała u siebie, tak. Już, znaczy... Teściowa przyjeżdża? Tak. Ja cię, boisz się? Nie. Moje teściowa jest u mnie regularnie. Jak wyglądają? Rozdysponowałam, kto co ma przynieść. Szefowa. A ja dostarczam obrus. Szefowa. Niezła ale zawsze jesteś. Jest fajnie, bo u mnie są różne, ciekawe. Zawsze co, mamy jakieś też jest zawsze. Mamy święta jakiś u nas przybyszy. W domu. Teściowa też przyjeżdża. Mamusiu, pozdrawiam. Też coś przynosi, wiesz? No. Opłatek. No to bardzo miło z jej strony. Tak. Mogłaby nic nie przynieść. Tak. No. Wiesz, mamo, co bym chciał na prezent, nie? Co byś chciał? Bo ja jak mówię o teściowej, to nie mówię teściowa, tak jak ty. Tylko mamusia. No co, kopertę. Nie, ja nie powiedziałam teściowa, to ty powiedziałeś o mojej teściowej teściowa. A to nie zaprzeczyłaś, że teściowa mamusia. No, i no o ale to chodzi. Jest moja najlepsza teściowa na świecie. Mhm, podlizujemy się. Też chcesz prezent. No dobra, Marto. Zegarek mi się psuje. Bardzo miło, bo już prawie świątecznie. Wchodzimy tak. W ten okres świąteczny. Wiesz, już w galeriach handlowych to w październiku nie chyba za rok. Przed zliczami były już winki. Tak, więc tak świątecznie ta rozmowa wyglądała już niemalże. Ja mam jedną tylko prośbę do ciebie. Pamiętaj o tych lampach, to po pierwsze. Tak. Mówię poważnie. Dobrze. A po drugie... Tak naprawdę chciałem cię zaprosić po to, żeby ci powiedzieć, że my ciebie kochamy. Nie bój się, wiem co chcę powiedzieć. Jak nos masz... ci się wydłuża. Ciszej, ja ty teraz mówię, nie ty. No, przesłanie. Przepraszam. Jak masz wiarę w sobie i ci się chce, a tak mam ostatnio wrażenie, że ci się coraz mniej chce. Nie, ja dużo pracuję, tylko może to nie są takie spektakularne działania. No, nie, piszę dosyć dużo interpelacji, bo są sprawy, które tego wymagają. Dużo inicjatyw jest podejmowanych, wiesz, mailowo albo w rozmowach. Jak trzeba przyjmować. Ale mam na przykład co tydzień, w każdą środę jest mój dyżur radnej w Lomusie od 15:30. Jestem, czekam, zapraszam każdego, kto jest chętny. Nikt nie przychodzi, po co zawsze o tym mówisz? Ktoś przychodzi. I co, kawę pijecie? Nie ma tam czajnika, ale jest woda. Ale ty stawiasz tą kawę.
No nie ma tam czajnika, nie mam jak zrobić. No wodą tylko częstuję, ale przychodzą mieszkańcy. Marta Bejnar-Bejnarowicz była dzisiaj u mnie. Bardzo dziękuję za te spotkanie. Pamiętamy o lampach. Już możesz ten na święta ludzi pozdrowić. Nie, to za szybko. Później. Zapraszam na moje dyżury, o tak powiem. No, tak? Środa, 15, każda środa 15:30 w Lamusie. 15, dziękuję. A czy ty przyjdziesz do mnie na taki dyżur kiedyś? Błaszczaka się przychodzi, nie Błaszczak chodzi. Hello, hello. Dziękuję bardzo, to była miła rozmowa. Dziękuję bardzo.